Zechciejcie wstać teraz i wsłuchajcie się dokładnie, bardzo dokładnie postarajcie się posłuchać to, co dzisiaj Bóg do nas mówi. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, dokąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: jakże to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz. Zaprawdę powiadam ci, że to, co mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemności, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Bardzo różnie można traktować Słowo Boga. Można je traktować tak, wczoraj. Tam było wtedy ważne, bo ludzie byli mniej inteligentni, mniej wiedzieli. Nauka była zupełnie w powijakach. Mogli wierzyć to, co tam jakiś ewangelista mówił, co potem po nim powtarzali pierwsi chrześcijanie. Można było mówić, co się chciało i wszyscy w to wierzyli. No nie, my dzisiaj nie. Jesteśmy zbyt mądrzy, zbyt cwani. Mamy tysiące pomocy, żeby nam odpowiedziano na różne pytania. Dzisiaj Ewangelia nie. Owszem, czcigodna, piękna, ładna, cudowna ta księga, przecudowne opowieści. Trochę czaśnięty ten Jezus, że mu się zachciało z Żydami dyskutować, by go potem na krzyżu ukatrupili, ale to już jest jego problem. Po co się tam pchał? Odpracujemy Ewangelię elegancko. W tych nowoczesnych proszkach wypierzemy, żeby była możliwie najczyściejsza, lepsza, jak była jeszcze nowa. I schowamy do szafy. Niech sobie tam leży na lepsze dni. Może na jutro, może na pojutrze, a może już na nigdy. Niech sobie tam jest. A to jest słowo, które jest obecne dziś. Wczoraj było, ono się nie wróci. Historia. Jutro nie wiesz, jakie będzie. Może cyklon,
Może jakaś nawałnica? No ile? 3 tygodnie temu w Rzepczynie 7 drzew poleciało w parku i chyba ze 3 dachy w wiosce. Nie było powodzi, tylko był cyklon. Taki właściwie nie cyklon, taka wichura, no bo jakby był cyklon, to by nasz pałac też w powietrze poszedł. To wszystko schowamy, może nam będzie kiedyś potrzebne. Ewangelia jest dziś i tu. To słowo Nikodema jest dziś i tu. Twój grzech, o którym słyszałeś, stał się dziś i jest dziś. Propozycja Boga, chodź. Odpuszczę. Dziś. Nie kiedyś, nie wczoraj. Tysiące pytań Nikodema są w tobie. Jeżeli ich nie masz, to je się postaraj, by prędko pytania się w tobie zrodziły. O wszystko. Krzechowo, Szczecin. 4 lata temu chyba. Chłopak. 3 gimnazjum. Zgwałcił swoją matkę na oczach swoich kolegów w Słupsku. Patrzyłem się na niego. Ściana. Mur, beton. Nie ma rozmowy. Przede mną już kilka dni prędzej psycholog, psychiatra, pedagog, dyrektor, wychowawcy. Zero, nie odzywa się. Albo się bał, że go ubiją. Ci, którzy z nim tam siedzieli. Ewentualnie inni, gdzie go przenieśli. Albo po prostu już nic nie było. Były pytania. Dzieciaku, co się z tobą stało? Człowieku, co ty zrobiłeś? Człowieku, co się z tobą stało? Dlaczego nie mówisz? Dlaczego nie krzyczysz? Dlaczego nie płaczesz? Dlaczego nie powiesz, żałuję? No, dlaczego nie powiesz, jeszcze raz bym to zrobił? Wszystko jedno, odezwij się. Nie odezwał się. Odjechałem na przemian wściekły, smutny, a na pewno głupiały. Pytanie. Na wczoraj? Na jutro? Czy dziś? Dlaczego? Co go zamknęło? Co go zatrzasnęło? Co zrobiło z niego? Nie wiem, jak to nazwać, ale na pewno już nie był człowiekiem. Patrzę na świat dzisiejszy. Nie na tym, co będzie jutro. Nie do, co było wczoraj. Na dzisiejszy świat się patrzy. Spokojnie spali. I 7 metrów wody. Szczeliło tylko raz. Przez miasta, wioski, małe potoczki. Zabrały całe życie ludzkie. 10 lat pracy. Zabrały nadzieję na jutro. 6 tysięcy. Może 20, tyle dokumentów. Kwik diabła w telewizji. Ryk. Nikodem stoi z pytaniem. Co się stało? Człowiek mądry nie potrafił ujarzmić strumyczka, który stał się rwącą, wściekłą nawałnicą wody. Człowiek, mądry wielki, dlaczego nie zawiadomił tamtych, że ich czeka nieszczęście? Przerosło. Moc silniejsza, większa. Moc, która się nie liczyła z człowieczą, ludzką mądrością. Patrzę na dzisiejszy świat. To są pytania, które do was chcę kierować, na które sobie sam nie mogę odpowiedzieć. Dlaczego? Co się stało? Co zawinili ci ludzie? Jestem w Warszawie pod krzyżem. Krzyczą do mnie z ekranów. Nawiedzeni, zwariowani, kopnięci. Tolerancja, religia. To liberał broni krzyża przed wierzącymi, bo trzeba krzyż schować do magazynu, bo wierzący go opluwają wieczorami. Czytam wywiad z młodą harcerką. Pospieszalski prowadził wywiad. Płakała. Płakała wtedy, gdy usłyszała od ludzi: sprzedawczykiem jesteś. Jak swoje jutro widzisz? Patrzyłem na księży, którzy zdejmowali zawstydzeni stuły. Prędzej usłyszeli: zdrajcy, Judasze w sutannach. Dobrze im powiedzieli. Ksiądz nie jest funkcjonariuszem od ewakuacji krzyża. Ksiądz siada na krześle, bierze stół i spowiada jak w strajku, w stoczni. Na wybrzeżu, jak kopalni. Ksiądz nie jest po to, by dar się. Partia taka, inna, polityka taka czy inna. Po to jest. I w imię tego ma mówić o Jezusie przebaczającym. W imię Jego ma mówić o grzechu. Słyszałeś to w swoim prawie. Inaczej usłyszysz, jesteś Judaszem i zdrajcą. W sutannie. Ksiądz idzie na Syberię, ksiądz idzie do więzienia, ksiądz idzie na kazamaty, Baradniak, arcybiskup. Komuniści go w wodzie trzymali, na Wyszyńskiego wydzierali się. Non possumus. Pytania? Masz? Jakie?
Masz pytania? Nie masz, prawda? Pusty jesteś. Nie myślisz. Pan w telewizorze za ciebie pomyślał? Pani, która ci wytłumaczyła, jak należy żyć? Że ci wszystko wolno? Że twoja wolność stała się bezprawiem? Ciemna noc. On się bał. On był mądry. On skończył wszystkie najmądrzejsze i najwyżej postawione szkoły rabinistyczne, faryzejskie i inne. On był politykiem i wyznawcą. On się nie mógł zmieszać z tłumem i do jakiegoś goja żydowskiego iść i słuchać o jakimś zbawieniu, o jakimś niebie, o jakimś Mesjaszu. Ale on wiedział, że coś jest nie tak. Że to nie można tak łatwo tego pytania zbyć. Nie można je zbyć drwiną, cynizmem. Jakiś goj żydowski? O czymś będzie mi tam mówił? Coś tłumaczył? On wiedział, że to nie jest tak, że tam coś w tym wszystkim musi być. Że ten krzyk, ja jestem Mesjaszem, coś znaczy. Ci ludzie, którzy wstawali, bo on ich uzdrowił. I ci, którzy radośnie, tak jak słyszeliście dzisiaj w świadectwach, jak słyszeliście w pouczeniu, radośnie odchodzili, bo usłyszeli o miłości. Nie rzucili kamieniami na dziewczynę, bo ich grzechy wyczepał. Wściekali się na niego, bo im powiedział, jak będziecie tak dalej robić, to siekiera już jest, rozrąbiemy was, wy groby pobilane. To były jego mówienia do faryzeuszów. Wściekali się. On o tym wszystkim wiedział. A duma, a pozycja społeczna nie pozwalała mu iść tak normalnie. Przyszedł w nocy, zwołał go, poprosił. Pytań było dużo. Jak? Jak żyć? Kim jesteś? Słyszałeś Ewangelii. Pytań było dużo. Było tak dużo pytań, a odpowiedź była taka mocna. Masz się jeszcze raz narodzić. Za dużo, za mocno. Rozum taki. Wiary? Takiej on jeszcze nie miał. Jak przyjąć prawdę ponownego narodzenia? No jak? Najprościej. Do łona matki mam wejść? Śmiech. Tak myślę, że to był śmiech ze strony Jezusa. Ale odpowiedź już jest ewangeliczna. Ty, nauczyciel, tego nie wiesz? Dzieci, przyjdziesz z pytaniami do Jezusa? Z tymi dużymi pytaniami świata, zabitych chrześcijan. Co roku ginie kilka tysięcy, kilkadziesiąt. Chłopaka bez słów. Pytaniami cynicznego wrzasku. Ja wam obronię. Pytaniami cynicznej ewangelizacji. Człowieka, który nosi w klapie Matkę Bożą, ale głośno krzyczy przeciwko krzyżowi Bogu. To są wielkie pytania. To są pytania, które słyszy tysiące ludzi, miliony może, z ekranów telewizora. A odpowiedź kto im da? No właśnie ty. Zobacz, garstka nas jest. Zobacz, garstka. To nie można tego znieść. Nie można tego o tym spokojnie myśleć. Gdy słyszę, gdy Pan, który był elektem jeszcze wtedy, mówi, że jest na odpoczynku, że ma 5 dzieci, że mu za ten odpoczynek nie płacą. Ale ten Pan zapomniał, że on wziął odprawy poselskie 83 tysiące. Nie cynizm? On do komunii za chwilę pójdzie. Miliony ludzi okłamał przed telewizorem. Taka jest nasza wiara? O to chodzi? Tak trzeba żyć? Dziwisz się, że są ludzie, którzy dzisiaj nie wierzą? Że są dzieciaki, które kupują wódkę pod krzyżem za 4 zł i za 8 zł jedzenie. Wczorajszy artykuł w Rzeczpospolitej. I potem wrzeszczą przeciwko krzyżowi i budują krzyż z puszek po piwie, prawda? Miliony ludzi ich widzi z ekranów. Ty też to widzisz. Jak żyć? Pyta Jezusa. On się zapytał. Co zrobić? Jak żyć? Nie słyszysz? Polscy pilocie polecieliby na wrotach od stodoły. To było wtedy pochwałą. A dzisiaj krzyczą, oni błąd popełnili. Oj, panowie, nie żartujcie tak. Polski pilot to jest ktoś. Poleci na stodole. Też. Tylko nie drwijcie z niego. Tysiące pytań. Ja mówię o tych dużych pytaniach. Mówię o pytaniach świata, mówię o pytaniach Polski. Sprzeciwiam się jednogłośnie, żeby mnie ewangelizacji uczył ktokolwiek inny jak Kościół. Żaden
żaden pan z takiej czy innej partii, żaden pan z takiego czy innego grupowania sejmowego. Oni mnie ewangelizacji uczyć nie będą i koniec, kropka. I ciebie też nie powinni uczyć. Ale żeby tak się stało, trzeba stanąć przed Jezusem, jak Nikodem. Mądry, bogaty, mający wielkie znaczenie i usłyszał duch. Ty się musisz odrodzić. Ty jesteś skostniały. Ty musisz zrozumieć, że nie, słyszałeś przed chwilą, alkohol. Że nie, denerwowanie się bez przerwy, trzaskanie drzwiami, pozbierać to wszystko. To są pytania. A twoje? Z czym tu jesteś? Tak, bo poczytałeś. Wcale nie złe zespoły, coraz lepsza atmosfera, cudowny klimat. Coraz więcej ludzi się ze sobą poznaje. Podają sobie rękę. Rozmawiają. Ale te pytania twarde, mocne, te najmocniejsze, o życie, rozumiesz? O sens, o twoje wybory i o twoją odpowiedzialność. Grzech, dobrze, jest wpisany w moje życie, w twoje też. Jest Jezus. Mówi, przebaczam. Ojciec, który go przysłał, by życie tchnąć. Zmieściły się prawa, Ewangelii. Zmieściły się w Mojżeszu. Będzie podwyższony. Będzie podwyższony nad ziemię, jak Mojżesz podwyższył węża, aby uzdrawiał Żydów. Aby tych, których wąż ukąsił, taki ziemski, taki wredny, jadowity, żeby został pokonany, powieszony na krzyżu. Jezus powieszony na krzyżu. Powieszony twoim, moim grzechem, nie tylko wyrokiem Piłata i krzykiem Żydów i wykonawcami, którymi byli żołnierze. Powieszony moją złością, czeka na moje pytanie. Czeka na moją reakcję. Żywego, pełnego chrześcijaństwa. Czeka na moją reakcję odpowiedzi jednoznacznej, ciepłej, mocnej i twardej. Nie lubisz takiej odpowiedzi, ja o tym bardzo dobrze wiem. Że najlepiej to jest tak półprawdami się śmigać, prawda? Powygłupiać się. Że najlepiej to jest tak Jezusa ukrócić, tak go sobie przyjąć, przyklepniętego takiego przychlasta umysłowego. I wtedy byłoby wszystko dobrze, prawda? Bo to był twój Jezusik. Ale jak on staje przed tobą, tak jak staje przed Nikodemem i mówi, ty się masz odrodzić. Rozumiesz, co ty masz zrobić? Odrodzić się. Wiesz, co to znaczy? Otworzy się na moc Ducha Świętego. Nie wierzę w żadne gołąbki. I bardzo dobrze, gołąbki to są dobre na talerzu i niektóre te do rosołu. Ty masz wierzyć w moc Ducha. Masz wierzyć w Tego, który... Ja to do ciebie mówię, tylko do ciebie. Bo bym chciał, żebyś stąd pojutrze odszedł i zrozumiał, że idziesz w świat skłamanych mediów. Nie skłamanych tak jak kiedyś. Kiedyś to było bardzo prosto, proszę was, ja to pamiętam. Nie ma Pana Boga, co wy gadacie? Nam Marks powiedział, nie ma Pana Boga, wszyscy wiedzieli, że Pan Bóg jest, więc było wiadomo, z kim walczyć. A dzisiaj pięknie jest. Piękny Pan Bóg, tak, polecimy do komunii nawet. A jakże nam biskup muszę odprawić, komunii udzieli, prawda, ludzie brawo zrobią, my jesteśmy święci, a potem in vitro sobie róbcie. Zabijajcie dzieci nawzajem. Ja katolik wam to mówię. Ja byłem u komunii przed chwilą, ja byłem w kościele. Wiecie, jakie jest zakłamanie? Wejdziecie w ten świat? Ja mówię dokładnie do was. Was tu jest najwięcej. Ludzi już wierzących przecież, nawróconych, spotkających Chrystusa w swoim życiu. Czy wyjdziecie w ten świat z pełną, twardą prawdą? Czy warkniecie? Nie. A piekło się będzie cieszyło. A piekło powie, co? Moherowy berecik jesteś? Aha, to ty jesteś z tego kościoła ryzykowego, storuńskiego, prawda? Jakby to było 20 kościołów, prawda? Czekajcie, jak się zdenerwuję, to jeszcze kościół Lewandowskiego założę. Tylko nie próbujcie do tego kościoła przychodzić. Bo to będzie taki kościół, który będzie tylko drwiną z wszystkiego i wszystkich. Nie wiem, czy będzie na to się stać. Pierwszy dzień spotkania Jezusa. Grzech. Ten chłopak był dotknięty. Paskudnym grzechem. Kompletnego zhańbienia swojej matki. Z pokazową. Przestał mówić. Przestał kochać. Nie uwierzył. Został sam ze swoim bólem. Chyba
Ja się tylko o to modliłem, żeby mu ktoś inny pomógł. Ja nie umiałem. Zafałszowane chrześcijaństwo. Fałszywy obraz Chrystusa. Pokazywa w kościele. Świństwo przed mikrofonami. Płacze dziewczyny. W harcerskim mundurku. Musiała być cudowna wtedy. Tysiące pytań. A odpowiedź... Krzyżu. Nie ma innej. A odpowiedź w mocy sakramentu. A odpowiedź... Dziecko, przecież ja cię wiary nie nauczę. Ja cię nie nakażę. Naprawdę cię nie nakażę. Ja nie chcę cię nawracać. Nie chcę z ciebie robić świętego... świętoszka, czy... nawiedzoną dewotkę. Bądź prawym, wiernym Bogu. Idź z pytaniami do Jezusa. Usłyszysz ciągle jedno to samo. Nawróć się, Ducha Świętego przyjmij. Trzeba się odrodzić z wody, bo pod światłem jesteście, a nie widzicie. O ziemskich sprawach chcę wam mówić, nie wierzycie. To jak wam mam mówić o Jezusie, który nie jest ziemski, to dzisiejsza Ewangelia, przed chwilą słyszałeś. To jak mam cię przekonać do krzyża, do mocy Jego? Jak mam cię przekonać, że fałszywe opluwanie Boga odwróci się siłą? On jest, On mówi, On otwiera. Z tą mocą. Staniesz jutro, pojutrze. Z wyzwaniem. Tak Bóg umiłował świat, że zesłał swojego Syna na śmierć. Na drwinę, na oplucie. Tak Bóg umiłował świat, bo umiłował człowieka, by mówił wtedy, gdy ma grzech. Mówił głosem żalu do Boga. Tak Bóg umiłował świat, by nie drwił sobie z ludzi i z Niego. Tak Bóg umiłował świat, że powiedział sobie, Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. I jeszcze raz chcę wam powiedzieć, nikt nie będzie mnie uczył ewangelizacji. I nie chcę, by mnie ktoś z ekranu pouczał, co mam mówić o Panu Jezusie. Szewc niech robi buty. Polityk niech pilnuje Polski, by znowu stoczni kolejnej nie sprzedać. Nie podnieść VAT-u, byśmy nie mieli co jutro jeść. Znam się na tym, bo jestem w mowie i wiem, ile chleb kosztuje. Niech mnie nie okłamują. Dlatego coraz mocniej biorę do ręki krzyż i wołam, Chryste, przychodzę do Ciebie z pytaniami. 1000, 2000. Przychodzę do Ciebie i wołam o Ducha Świętego. Wszystko.